Dzień dobry, witam Państwa w programie Espresso. Mój dzisiejszy gość, pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz. Witam w studiu. Witam Państwa. Pani poseł, co prawda po parlamentarnych wakacjach, ale nie o parlamencie, nie tym razem. Tym razem o samorządzie, bo trwa kampania samorządowa, kampania wyborcza, która w różnych regionach bardzo różnie przebiega. W Ostrowcu Świętokrzyskim tylko albo aż 3 kandydatów na urząd prezydenta. Listy różnych komitetów, na pierwszy rzut oka bardzo mało szyldów politycznych. Moje pytanie jest takie, jak wybierać, kogo wybierać, abyśmy później nie mieli sami do siebie i do nikogo pretensji? Przede wszystkim trzeba pójść do tych wyborów, czy też na te wybory. 21 października powinniśmy mieć to zakodowane, czy to rano, czy w południe, czy po południu, czy wieczorem. Powinniśmy pójść i zagłosować, żebyśmy później nie mieli do nikogo pretensji, że jest coś nie tak, że coś nam się nie podoba, coś jest źle. To po pierwsze. Po drugie, wybory samorządowe są specyficzne, to nie parlament. I naprawdę nie powinniśmy przenosić tej wielkiej polityki na ten grunt samorządowy. Oczywiście to nie jest tak, że polityki w samorządzie czy też wśród nas nigdy nie będzie, bo ona zawsze będzie i trzeba się nią zajmować, bo jeśli tego nie zrobimy, to ona zajmie się nami. Ale w samorządzie trzeba jednak zająć się troszeczkę inaczej. Przede wszystkim trzeba postawić na ludzi. Ważny jest pluralizm, ważne jest to, żeby to byli też różni ludzie, żebyśmy mieli bardzo różnych reprezentantów, bo Sejm jest zupełnie czymś innym. W Sejmie uchwala się ustawy, ma się jakiś kierunek rządzenia, natomiast tam to jedno władztwo też nie jest wskazane, bo widzimy, do czego jedno władztwo prowadzi, do takiej autorytarnej władzy, tak mówiąc bardzo nawet delikatnie. Więc ważne jest to, żeby w samorządzie tego nie było, żeby byli różni ludzie, którzy nas będą reprezentować. Przecież znamy swoich sąsiadów, którzy kandydują, są różni nasi znajomi, których szanujemy. Popatrzmy też na dorobek ludzi, na to, co sobą reprezentują. I ja wierzę, że w Ostrowcu Świętokrzyskim na listach, które zostały zarejestrowane, tacy ludzie są, więc trzymam kciuki, żeby to byli naprawdę najlepsi radni później, zarówno miejscy, jak i powiatowi. Zapraszając Panią właśnie na dzisiejsze spotkanie, z punktu widzenia trochę warszawskiego, trochę regionalnego, chciałabym uzyskać odpowiedź na takie pytanie. Czy każdy nadaje się do samorządu? Czy każdy może być radnym? Czym Pani zdaniem, z obserwacji, z tego wieloletniego doświadczenia kierują się ludzie, którzy na przykład chcą kandydować? Czy to są wielcy społecznicy, czy to są ludzie, którzy... No właśnie. To jest bardzo różnie. No, nie ma jakiejś takiej jednej recepty i złotego środka, bo ludzie są różni i tak jak w różnych zawodach, tak i w polityce i na różnych szczeblach samorządu będą różni ludzie, którzy trafiają do tego, a nie innego miejsca, jedni z przekonania, inni z przypadku, a jeszcze inni mają w tym swój naprawdę własny, partykularny interes. Więc bywa to bardzo różnie. Dla mnie ważne jest to, żeby zawsze, wybierając danego kandydata, popatrzeć na jego dorobek, popatrzeć, co on do tej pory zrobił. To naprawdę jest chyba taki najlepszy miernik przy podejmowaniu decyzji. Dla mnie osobiście istotne jest to, jako może posłanki, jako polityka, który wie, że w danym samorządzie ludzie oczekują różnych inwestycji, kontynuowania różnych przedsięwzięć i zadań, żeby nie było tak, że przychodzi nagle ktoś i wywraca wszystko do góry nogami. Ma inną wizję, ma inną koncepcję, tak jak się to stało w naszym państwie. Ciągłość samorządu. Czy to jest tak, że dotychczas było to 4 lata, teraz będzie 5? Czy da się w samorządzie odciąć grubą kreską przeszłość i przystąpić do budowania czegoś od podstaw? Czy ta ciągłość w samorządzie i ta umiejętność kompromisu w samorządzie to jest taki cel nadrzędny? Jak Pani to ocenia? Absolutnie tak uważam. Absolutnie. Ja uważam tak. Samorząd powinien kontynuować
dobre przedsięwzięcia, inwestycje swoich poprzedników, czyli nowi samorządowcy. Często ci nowi są tak naprawdę starymi, wtedy nie ma problemu. Ale ważne jest to, że jak ktoś nowy przychodzi, żeby zupełnie wszystkiego nie wywracał, żeby naprawdę można było kontynuować to, co zostało rozpoczęte, jeżeli oczywiście jest dobre. To tak jak ja tak porównuję do swojej działki, czyli do polityki społecznej. Pamiętam, jak w 2005 roku był taki program wtedy lewicowy, mówiący o dożywianiu dzieci w szkołach. To był taki pilotaż. Później przyszedł do władzy PiS. Z tego pilotażu zrobił program. Później my przyszliśmy do władzy i z tego programu, można powiedzieć, że ten program rozszerzyliśmy. I to bardzo znacząco, nie tylko kwotowo, ale również i warunki i kryteria uzyskania tych bezpłatnych posiłków dla dzieci były dużo większe i dużo lepsze. Dlatego ważne jest to, że tak jak w polityce społecznej kontynuujemy pewne przedsięwzięcia, żebyśmy to samo robili w samorządzie. Ja akurat z samorządem ostrowieckim, z samorządem powiatowym jestem naprawdę bardzo silnie, byłam bardzo silnie związana, szczególnie wtedy, kiedy rządziliśmy, bo pamiętam walkę, ale naprawdę walkę wicestarosty Eligiusza Micha, który dzwonił do mnie i ciągle mówił, że jest problem z obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego. I mówił, że wielu włodarzy, już ważnych ludzi jeździło do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach i słyszeli, że nie da się wybudować piątego odcinka ulicy Zagłoby z pieniędzy Generalnej Dyrekcji, z Funduszu Drogowego, ponieważ planowana jest tutaj w Ostrowcu Świętokrzyskim obwodnica, ta duża obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego. I on mnie przekonywał, że... I stąd określenie mała i duża obwodnica i kolejne etapy ulicy Zagłoby. Mówimy o piątym, który w 2015 roku został. Tak, natomiast on mnie wówczas przekonywał, mi pan wicestarosta mnie przekonywał, że ten piąty odcinek ulicy Zagłoby rozładuje te gigantyczne korki, które się tworzą szczególnie w godzinach szczytu, bo to będzie kontynuacja tych wcześniejszych właśnie odcinków i będzie ten ruch ciężki, ten tranzytowy wyprowadzony z miasta. Wydawało się to niemożliwe, bo skoro jest planowana duża obwodnica, no to jak można z pieniędzy budżetu państwa zrobić jeszcze coś ekstra dla miasta? I wtedy rozpoczęliśmy taką batalię i naprawdę jeździliśmy od Ministerstwa Infrastruktury do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Spotykaliśmy się z ministrem infrastruktury, spotykaliśmy się z panią minister Bieńkowską jeszcze i udało się. I udało się i we wrześniu 2015 roku ta obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego, ten piąty odcinek ulicy Zagłoby, została wpisana do programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Czyli została zaplanowana. Zaplanowana, ale to było fundamentalne, bo wiecie Państwo, jak czegoś nie wpiszemy w jakimś programie, to później Generalna Dyrekcja nie ma tytułu prawnego, formalnego do tego, żeby złożyć wniosek, żeby rozpocząć przygotowania w ogóle te projektowe. Jak mamy coś wpisane do programu, to w ślad za tym mamy również zabezpieczone środki. Jak jest wszystko przygotowane pod względem dokumentacji, to wtedy dopiero można występować o pieniądze i ogłaszać przetarg. To nam się udało. Wpisaliśmy tą obwodnicę. Ja pamiętam, że tutaj fizycznie na miejscu był ówczesny wiceminister infrastruktury, który tego pokazaliśmy mu naocznie, że tak powiem, że tu jest taka potrzeba i rzeczywiście po tej jego wizycie, która była w marcu 2015 roku, ta obwodnica została we wrześniu wpisana. I ona pani poseł, ja się bardzo cieszę, że pani powiedziała o piątym etapie Zagłoby, bo teraz nie byłoby sukcesu, o którym dziś między innymi w naszym serwisie informacyjnym będzie, mianowicie już wiemy, że są pieniądze na piąty etap Zagłoby, czyli kontynuacja. Znaczy, pani redaktor, to jest kontynuacja, natomiast to jest też nic dziwnego, bo to jest program rządowy, więc nikt tej obwodnicy stamtąd nie wykreślił. Jeżeli ona tam jest, to ona po prostu musi być realizowana. Po to się takie inwestycje tam wpisuje. Ona była wpisana na pozycji 28 i tak naprawdę
to ona już powinna być w trakcie takiej fizycznej realizacji. Dziwię się, skąd jest tak naprawdę to właściwie, już mogę powiedzieć, dwuletnie opóźnienie, czy też roczne na pewno, ponieważ jak Państwo sobie zajrzycie do tego programu, to termin rozpoczęcia realizacji tej inwestycji to był 2017 rok, a więc rok ubiegły, a lata wcześniejsze, 15-16, to były lata na przygotowanie dokumentacji projektowej. No widzicie Państwo, jednak tak jest, że jak czasami jakiś rząd następny przejmuje władzę, to trochę mu schodzi z tym, nie kontynuuje od razu tych inwestycji, tylko trochę mu schodzi z weryfikacją. Może to jest walka o sukces? Nie wiem. Znaczy ja na pewno tak. Dziś mamy takie nawet hasła, że nie budowaliśmy dróg, mostów, po czym ci sami politycy, którzy to mówią, jeżdżą po tych drogach i po tych mostach i uważają, że mówiąc, cytując klasyka, że ciemny lud wszystko kupi. Otóż nie kupi. Ludzie są rozsądni i mądrzy, a szczególnie w samorządzie trzeba wybierać właśnie mądrych ludzi, którzy kontynuują mądre inwestycje. No właśnie, mówiąc o tej ciągłości, trzeba jeszcze powiedzieć o tym, że samorząd to umiejętność kompromisu. W samorządzie tak naprawdę nie szyld polityczny, nie przynależność klubowa, a cel powinien być nadrzędny, bo on ma być ten bardzo prospołeczny. Jak Pani ocenia, czy te samorządy faktycznie stosują zasady demokracji i potrafią się porozumieć ponad podziałami? W większości tak. No bo idealnie nie ma, więc bywają i wojny i bywają różne jakieś tam scysje, nieporozumienia i konflikty, ale generalnie to samorządowcy wiedzą, że oni są najbliżej ludzi i wiedzą, że ci ludzie, ten sąsiad, ten znajomy będą ich rozliczali z ich działań, z ich dokonań, więc to porozumienie jest bardzo ważne. Dlatego ja mówię od samego początku, różnorodność i pluralizm, to jest bardzo ważne, bo jeżeli mamy wiele różnych osób, to oni reprezentują wiele różnych środowisk też i zmuszają takiego też włodarza do porozumiewania się. Natomiast jak władza jest w jednych rękach, to też czasami się odrywa od ludzi, stąd też trzeba o tym pamiętać, żeby dać szansę w tych wyborach samorządowych ludziom naprawdę z różnych środowisk. Pani, będąc w Warszawie, wśród parlamentarzystów ma troszeczkę inny obraz, myślę, polityki tej dużej, centralnej. Lokalnie jest tak, że samorządy mają swoje struktury. Jest Rada Miasta, Rada Powiatu i są radni, reprezentanci wybrani przez mieszkańców, którzy mają swoje postrzeganie. No i właśnie teraz to się dzieje. Czy radny ma na tyle siły, żeby przekonać doświadczonych rządzących, że nie, teraz priorytetem to jest ten chodnik przez środek tego placu, żeby nie było wydeptanej ścieżki? Ja wiem, że dla polityka warszawskiego to są błahe sprawy. My nie powinniśmy chyba dziury w chodniku nazywać katastrofą budowlaną, natomiast ta dziura w chodniku utrudnia nam bardzo życie. No i właśnie, czy radny ma taką siłę, czy powinien mieć? Ma siłę. Radny reprezentuje mieszkańców, więc mieszkańcy, którzy na niego głosowali, tego od niego wymagają. Natomiast stała się rzecz w tych wyborach niestety niedobra, ponieważ została zmieniona ordynacja wyborcza i mamy znowu listy. W poprzednich wyborach nam, jako Platformie Obywatelskiej, udało się wprowadzić jednomandatowe okręgi wyborcze. Dzięki temu mieszkańcy jak gdyby bezpośrednio mieli swojego reprezentanta i mogli go bezpośrednio rozliczać. I on naprawdę był tylko i wyłącznie uzależniony, ten reprezentant, ten radny, od swoich mieszkańców. Dzisiaj, kiedy są z powrotem listy, to jest tak, że bierze się pod uwagę nie tylko swoich mieszkańców, ale również swoje zaplecze. Środowiska, myślę o środowisku politycznym przede wszystkim, albo tym, które tworzą komitet. No i wielkość okręgów wyborczych ma wpływ, no bo jeżeli były dokładnie małe i mieszkałam na tym osiedlu, tak, to wiem, tak, że tu potrzeba placu zabaw, tu by było fajnie zrobić świetlicę, a tu trzeba wyciąć drzewa, bo stanowią zagrożenie, prawda? Tak. Teraz, tak, kiedy te okręgi są większe, następuje rywalizacja, często rywalizacja między radnymi, którzy właśnie w tej kadencji byli radnymi, a teraz proszą o okręgów, a teraz są, tak, w jednej liście. I następuje rywalizacja. No właśnie. Ale jak to jest? Władza dla społeczeństwa, czy społeczeństwo dla władzy?
Nie, no nie może być społeczeństwo dla władzy. Społeczeństwo władzę wybiera, a władza ma społeczeństwu służyć. I jeżeli ktoś jest niecierpliwy i denerwują go mieszkańcy, interesanci, klienci, to lepiej, żeby już nigdy o tą władzę się nie ubiegał. Albo żeby sobie usiadł, odpoczął, odetchnął i żeby naprawdę z uśmiechem i z szacunkiem podszedł do klienta. Ja wiem, że każdego z nas dopada wypalenie zawodowe, dopada zmęczenie, ale warto pamiętać o tym, że my nie musimy robić tego, co robimy. Więc jak podejmujemy tę decyzję, że chcemy kandydować, czy to do Sejmu, do Senatu, czy do samorządu, to musimy być naprawdę gotowi do takiej czasami 24-godzinnej pracy i bardzo cierpliwi. Dlatego też pewne zmiany czasami właśnie, czy to w samorządzie, czy w rządzie, te różne właśnie układy koalicyjne, one są o tyle dobre, że nie prowadzą też do stagnacji. No właśnie, układy koalicyjne, koalicja w powiecie, bardzo kontrowersyjna, która doprowadziła też do obecnej sytuacji, że te listy wyborcze są tak, a nie inaczej skonstruowane, koalicja Platformy Obywatelskiej z PiS-em, czyli opozycji z rządzącymi, ale tu lokalnie, czy ta koalicja faktycznie przyniosła z perspektywy już tych 4 lat szkodę? Ja powiem tak. Tamte wybory samorządowe odbywały się w 2014 roku. Był taki, a nie inny układ koalicyjny i taka została zawiązana koalicja. Zresztą ta koalicja w Ostrowcu Świętokrzyskim, Platformy z PiS-em, to nie była jedyna koalicja w Polsce, tylko ich było kilkadziesiąt. I to jest też kwestia właśnie pewnej odpowiedzialności za samorząd, bo nie można w trakcie kadencji tracić wiarygodności i wychodzić nagle i zostawiać zadań na przykład niezrealizowanych albo niedopilnowanych. Więc ja nie przenosiłabym tej wielkiej polityki na samorząd lokalny. Podając nawet inny przykład, przykład mojego rodzinnego powiatu, czyli powiatu skarżyskiego. W 2010 roku właśnie tam Platforma Obywatelska, do której ja tam należę, tworzyła koalicję również z PiS-em. 4 lata później PiS został w opozycji, a my od 2014 roku do dzisiaj jesteśmy w koalicji i można powiedzieć kolokwialnie rządzimy tym powiatem. Więc to pokazuje, że to nie jest tak, że będąc z kimś w koalicji utwardzamy go tam, czy też lokujemy go tam na wieki wieków. Nie, to jest kwestia dogadywania się i wykonywania pewnych zadań. Ale pewna kontynuacja jest, bo biorąc Ostrowiec Świętokrzyski w 2006 roku, PiS współrządził ze Stowarzyszeniem Twój Ostrowiecki Samorząd. 4 lata później Twój Ostrowiecki Samorząd współrządził z Platformą Obywatelską. Więc te Platforma koalicje pilnowała zadań, które były wcześniej podjęte jeszcze przez Twój Ostrowiecki Samorząd i wierzę w to, że ta kontynuacja będzie miała miejsce w jakiejś formie, nie wiem w jakiej formie. Moim życzeniem byłoby, żeby naprawdę to była dobra współpraca na rzecz mieszkańców, bo w powiecie ostrowieckim, tak jak i w każdym powiecie, jest dużo problemów. Te problemy w dużej mierze wynikają z tego, że do końca nie nastąpiła w Polsce ta decentralizacja. Samorząd powiatowy jest naprawdę bardzo obrany z pieniędzy, a ma bardzo duże wydatki związane właśnie ze służbą zdrowia, bo to pod samorząd powiatowy podlegają szpitale, związany z prowadzeniem, jest organem prowadzącym dla szkół średnich, a to też wydawałoby się, że po tej zmianie, po tej reformie licea czy też technika szkoły średniej będą miały więcej pieniędzy, a to też tak nie jest, bo przez to, że też dochodzą kolejne roczniki, to samorząd musi mieć więcej też na wkład własny, więc wydatki samorząd powiatowy ma, a pieniędzy ma za mało. Dlatego też tą decentralizację polegającą na dołożeniu środków do samorządu powiatowego, trzeba po prostu dokończyć. Pani o problemach Ostrowca, powiatu ostrowieckiego sporo wie. Wiem, że większość tych problemów trafia do biura poselskiego, tak, bo przypomnijmy, że pani ma w Ostrowcu swoje biuro. Tak. No właśnie, czy do tego biura docierają już teraz głosy na temat demokracji w samorządzie?
Oj, docierają bardzo różne głosy. Ja mam tutaj, mogę powiedzieć, bardzo dobrą swoją asystentkę, która jest naprawdę do dyspozycji, odbiera każdy telefon i naprawdę jest bardzo taka aktywna i zaangażowana, panią Magdalenę Leśniak, która reprezentuje mnie nie tylko właśnie na uroczystościach, ale również też, ale prowadzi różne indywidualne sprawy. Czasami kiedyś miałyśmy taką panią, do której nawet pojechała do domu, bo pani nie mogła wyjść, zajęła się jej sprawą, bo pani z kolei miała problemy związane z takim samodzielnym funkcjonowaniem po śmierci męża. Mogłam dużo opowiadać już, ale nie będę. Więc zajmuję się takimi sprawami też indywidualnymi i ja później jako biuro poselskie piszę w tych sprawach, piszę różne interwencje, ale również zajmuję się sprawami, takimi moimi akcjami, które prowadzę. Na przykład prowadzę taką akcję ze Stowarzyszeniem EkoSerce pod hasłem Ratujmy nasze serca. Walczymy m.in. o to, żeby przywrócić oddział chirurgii naczyniowej w polsko-amerykańskich klinikach serca w Starachowicach. Wiem, że dużo ostrowczan leczyło się właśnie w PAKS-ie i czasami ta złota godzina miała miejsce. W tej złotej godzinie ludzie byli ratowani, bo PAKS był blisko i chirurgia naczyniowa była w zasięgu ręki, a dziś jej nie ma. I prowadzimy taką akcję zbiórki podpisów z takim apelem do ministra zdrowia pod przywróceniem właśnie tego oddziału. Chyba nie ruszymy pani Magdalena dzisiaj służby zdrowia, bo nam czasu braknie, ale właśnie pytając o demokrację w samorządzie. Czy to jest tak, że właśnie do posłów przychodzą mieszkańcy miast na skargę na samorządowców? No, jak się nie uda jakichś spraw załatwić, albo jak człowiek jest niezadowolony z jakiegoś obrotu swojej sprawy, to wtedy tak, to wtedy przychodzą. A czy pokusi się pani o ocenę samorządu w Ostrowcu Świętokrzyskim? To już jest koniec kadencji. To jest czas między innymi na to, żeby przekonać i też skrytykować czasami. Znaczy, ja powiem tak, ja myślę, że mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego wiedzą najlepiej, jak wybrać. Ja natomiast mogę powiedzieć, że oprócz tego, że jestem posłanką i tutaj pracuję z ramienia swojej pracy parlamentarnej, mam swoje biuro poselskie, tak jak powiedziałam, to mam też swoich przyjaciół, którzy oczywiście też kandydują w wyborach i ja jedynie mogłabym oddać głos na nich, ponieważ ich znam. I gdybym... A to już tak jest, że my wybieramy przyjaciół i znajomych. Tak, ale gdybym nie znała ich z dobrej strony, to nie współpracowałabym z nimi od lat 11. Bo w polityce jest też tak, że ludzie się poznają, ale to jest takie często, są takie często kontakty formalne, służbowe, incydentalne. Natomiast ja akurat w Ostrowcu Świętokrzyskim poznałam ludzi, z którymi współpracuję od wielu lat w sprawach merytorycznych i sprawach bardzo społecznych i charytatywnych. Wspomniałam o pracy merytorycznej na przykład z panem wicestarostą Eligiuszem Michem, gdzie wspólnie lobbowaliśmy za budową tego 5. odcinka ulicy Zagłoby. Wspomniałam o mojej asystentce Magdalenie Leśniak, ale jeszcze jak mówimy o ludziach, to ja chciałabym jeszcze wspomnieć może, chociaż nie wiem, nie się obrażą, to może nie powinnam mówić, ale na przykład współpracuję bardzo blisko z panią Jolą Fornalską, która wiem, że jest prezeską stowarzyszenia w Chreptowicza. Była w swoim czasie również radną miejską. Była radną miejską, ale była też moją najbliższą współpracownicą, ponieważ była skarbnikiem w zarządzie regionu, kiedy byłam szefową partii, a to jest funkcja, którą się powierza najbliższym ludziom. No i pani Basia Buszkiewicz, która organizuje wiele różnych rzeczy dla seniorów na Tynkowie, zresztą wspólnie z Magdą też Leśniak, więc ja tutaj bywam, tak jak Państwo widzicie. Mogę wymieniać dużo, bo znam naprawdę wiele osób. To w takim wypadku, pani poseł, na zakończenie, czy nie szkoda, że na listach do miasta, do powiatu nie ma Platformy Obywatelskiej? Szkoda, natomiast mówiąc o tych osobach, trochę mi szkoda, że nie są, raczej trochę, bardzo mi szkoda, że nie są wszyscy razem na jednej liście pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Ten szyld jest do sejmiku, do samorządu województwa, za to odpowiedzialny był region, więc tam możecie Państwo znaleźć naszych kandydatów. Natomiast w powiecie, czy też w mieście mamy różne komitety. Ja akurat, te osoby, które wymieniłam, wiem, że są w Komitecie Porozumienia Obywatelskiego. No właśnie, Koalicja Obywatelska, Porozumienie Obywatelskie, tak. Ja znowu nawiążę, nie ma Platformy Obywatelskiej. Nie ma, Platforma nie wystawia kandydata na prezydenta. Czy przy tych ruchach uda się stworzyć jeszcze silną partię? Za rok wybory parlamentarne. Jest, znaczy tak, siła
jest zawsze w ludziach, nie w szyldach, w ludziach. Więc widząc tych wszystkich ludzi, których naprawdę znam i oceniam bardzo dobrze, ich pracę w terenie, w samorządzie, pracę społeczną, ludzie są, ludzie nie znikają. I trzeba ich teraz poszukać. Trzeba ich poszukać, trzeba ich znaleźć, oni są do dyspozycji, oni się będą pokazywać. Natomiast ja powiem tak, ważne jest, żeby ludzi nie tracić. Jeśli na dzisiaj członkowie Platformy Obywatelskiej podjęli, czy też została taka decyzja podjęta, że są w różnych komitetach, ważne, że startują. I trzymam za nich kciuki, wierzę, że będą w samorządzie dobrze reprezentować Ostrowczan. To jest najważniejsze na dzisiaj. A o szyld się nie martwmy, szyld jest, szyld nie zginie, będzie dopóki będą ludzie, a oni są, to najważniejsze. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam na kolejny odcinek programu Espresso.